Dzień dobry, kolejny dzień we Wrocławiu i dzisiaj wybieramy się na jarmark świętojański, na rynek. Poszliśmy jeszcze specjalnie rano, żeby nie było tłoku, żeby mogła Wam tutaj wiele rzeczy fajnych pokazać. No a poza tym o 13 mam dentystę, także muszę do domu wracać. Ten jarmark organizowany jest co roku we Wrocławiu. W tamtym roku była przerwa, no, z wiadomych powodów, a w tym roku póki co jest uruchomiony. Jeżeli wybieracie się do Wrocławia w najbliższym czasie, to tylko Wam powiem, że będzie on trwał do 28 czerwca. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie ładnie. Tam są zawsze bardzo fajne instalacje, takie kwiatowe, specjalnie zaaranżowane ogródki, czy właśnie takie miejsca, gdzie są różne kompozycje kolorowe, z kolorowych kwiatów. Także w centrum Wrocławia też troszeczkę przyrody jest. I dzisiaj taki fajny, aktywny dzień. Ja w ogóle bardzo lubię zacząć dzień od wyjścia na dwór, takiego szybkiego, szybkiej przebieżki, bo tak mi się wydaje, że jak się zawsze rano dotlenię, to potem jakoś takimi większymi siłami wchodzę w ten cały dzień i wszystkie moje obowiązki. A dzisiaj wracając, zaszłam jeszcze do sklepu, a właściwie do trzech sklepów. Przymierzyłam 4 sukienki. Kupiłam 2 sukienki, jedną sukienkę z tych, które kupiłam, prawdopodobnie jutro oddam, a jedną sukienkę z tych, które nie kupiłam, prawdopodobnie jutro kupię. Także tak to ze mną jest. Ja chyba nie będę Wam dzisiaj mówiła, którą sukienkę kupiłam, którą nie. Zobaczcie wszystko w sobotę w holu zakupowym. Tam pokażę jeszcze przy okazji inne rzeczy moje na lato. A jeżeli macie ochotę, to bardzo chętnie w komentarzach poczytam, co obstawiacie, która sukienka szczególnie przypadła mi do gustu. Pierwsze 2 sukienki były z Reserved, druga była z Zary i trzecia z Kapala. No i właśnie, tu jest ta pierwsza sukienka z lnu i wiskozy. Bardzo fajnie odszyta, jak na Reserved, naprawdę bardzo dobra jakość. Fajne guziczki takie drewniane, ładna, ładnie skrojona. Dla mnie bardzo fajna długość, jest ok. Druga sukienka, to jest sukienka taka bardzo modowa. W tej chwili hafty są tutaj na czele takich modowych kierunków. No i też mam tutaj bufki. Podobało mi się to, że podszewka jest pod tą taką częścią, tutaj gorsetem i pod dolną częścią, pod spódnicą. No, tutaj zawsze jest taki większy potem komfort noszenia. Trzecia sukienka to jest właśnie ta bardzo kolorowa. Materiał świetny, bardzo dobra jakość wykonania. Ona jest taka grubsza, mięsista ten materiał jest. No, wygląda właśnie tak. I trzecia sukienka w kolorze, który też jest teraz kolorem sezonu, czerwień i jej taka odmiana, czerwień makowa. Mamy też tutaj bufki, bardzo modne od tamtego roku, w tym roku również. Guziczki drewniane i no, też długość taka midi. Także te sukienki wyglądały właśnie tak. Na razie już jedną mam spakowaną do oddania. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ta, której jednak wtedy nie kupiłam, a będę chciała kupić, ale to wszystko pokażę Wam już w sobotę. A teraz jeszcze chciałam na moment zatrzymać się nad tematem, który ostatnio pod ostatnim filmikiem właśnie gdzieś tam wyszedł w rozmowach. Jedna z Was też poprosiła, że gdybym miała tam moment właśnie czasu, żebym opowiedziała o sprawach związanych z menopauzą. I ja myślę, że to jest bardzo ważny temat dla nas, osób dojrzałych, no bo pewne jest to, że wcześniej czy później menopauza nas czeka. Być może niektóre z Was, tak jak ja, już jesteśmy po tym całym, czyli już ta menopauza się jest, czy jesteśmy w okresie takim pomenopauzalnym. Być może Wy dopiero wchodzicie w ten okres taki przedmenopauzalny, w okres klimakterium i do tej menopauzy dochodzicie. Tak tylko na samym początku, żebyśmy tutaj miały jasność, o czym mówimy.
menopauza to jest ostatnia miesiączka, natomiast my czasami używamy, tak tutaj skrótowo, ten okres, że mamy menopauzę. To, o czym mówimy, to tak naprawdę my mamy okres przedmenopauzalny albo okres klimakterium, czas klimakterium. No i tak, mówiąc o mnie, to muszę powiedzieć, że u mnie wyglądało to wszystko inaczej, niż sobie wyobrażałam. Wydawało mi się, że jestem przygotowana w pewnym sensie do tego, co będzie się działo. Gdzieś tam podpytywałam też moją mamę, jak to u niej było, kiedy było i tak dalej. Wiedziałam też, że ona przed 50 rokiem życia miała też właśnie menopauzę, także spodziewałam się, że u mnie będzie podobnie. I rzeczywiście u mnie menopauza, czyli ostatnia miesiączka, była w 49 roku życia, także już jestem tutaj jakiś czas po tym. A pierwsze objawy, które jeszcze nie wiedziałam, że są pierwsze objawy, były tak 44, 45 rok życia. Czego się spodziewałam i czego nie było? Spodziewałam się wahania nastroju. Nie było. Spodziewałam się nagłych takich uderzeń gorąca. Nie było. Spodziewałam się zlewnych potów. Nie było. To zostało mi oszczędzone. Nie znaczy to absolutnie, że było łatwo. U mnie właściwie zaczęło się wszystko od tego, że po kolei rodziły się różne problemy w funkcjonowaniu różnych narządów. Zaczęło się u mnie właśnie od tej sytuacji, którą Wam kiedyś opowiadałam w ostatnim filmiku, o tej nieszczęsnej szóstce Weidera i moim tutaj problemie potem z sercem. Okazało się rzeczywiście, że to był jakby sam początek takiego trudnego dla mnie czasu, który w tej chwili niby trwa, bo ja nadal mam tą wadę serca i nadal, gdybym nie przyjmowała leków, to wszystkie te trudności by mi tutaj wróciły, ale jestem pod kontrolą i praktycznie mogę powiedzieć, że ta sytuacja jest opanowana i nie postępuje. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, co powie USG serca w następnym miesiącu. Ale w każdym razie zaczęło się u mnie od takich napadów bardzo szybkiego bicia serca. Nagle serce moje zaczynało przyspieszać. Mniej więcej dochodziło do 160-170, nawet takich granicznych momentach uderzeń. I co było też takie dla mnie bardzo trudne do przejścia, to wszystkim to, że ono, ten częstotłucz nadkomorowy, bo teraz wiem, co to już było, co to już jest, dopadał mnie przede wszystkim w nocy. Także raz, że nie mogłam tutaj niczego zaplanować, w sensie takim, że nie mogłam jakby opanować takiego początku tego, a poza tym wiecie, jak to jest, jak człowiek jest rozbudzony, otwiera oczy i nie wie, co się z nim dzieje, ponieważ jego serce po prostu wpada w pełen galop. Ja oczywiście miałam badania różne porobione, tutaj odkryto mi jeszcze taką wadę, którą mam wrodzoną, ale też mówię, nie jest to nic takiego, co w tym momencie jakoś tam się bardzo o tym martwię. Jestem pod kontrolą lekarza. Później wyszły mi sprawy z układem pokarmowym. Tam przede wszystkim był żołądek. Nie chcę tutaj szczegółów opowiadać, ale faktycznie było ciężko i to jest też ta sfera, którą w tej chwili muszę bardzo, na którą muszę uważać. Były też problemy z trzustką. Niestety doszło do tego nawet, że było podejrzenie takich poważnych tutaj spraw, jeżeli chodzi o trzustkę, ale na szczęście rezonans to wykluczył. I potem właściwie wszystkie jakby części mojego ciała dawały jakąś taką tutaj negatywną mi informację. Wiecie, to już potem było tak, że było to aż dla mnie śmieszne, bo wiedziałam, że gdziekolwiek idę, na jakiekolwiek badanie kontrolne, to na pewno coś wyjdzie i to coś będzie tutaj potrzebowało jakiejś takiej większej złożonej diagnostyki. Jak szłam na mamografię, to słyszałam o tym, czytałam właśnie po tym wyniku i moja pani doktor mówiła mi, że trzeba jeszcze tutaj popracować innymi metodami diagnostycznymi, bo to jest taka zmiana podejrzana. Jak na przykład byłam u ginekologa na kontroli, to się okazało, że tam też jest coś, co trzeba jeszcze potem wyłożyczkować i sprawdzić. I jakby wszędzie, w każdej sferze było coś nie tak. I właściwie, wiecie, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest klimakterium i że to jest coś, co może się nam przytrafiać kobietom właśnie w tym takim okresie przedmenopauzalnym. To są ogromne zmiany hormonalne, także oczywiście, że hormony działają na wszystkie sfery naszego
naszego tutaj rozwoju, na wszystkie narządy, na wszystkie układy także. Do momentu, kiedy właściwie kiedyś trafiłam tutaj do neurologa po tym, jak miałam dziwny ból głowy, 6 dni bolało mnie, dzień i noc, próbowałam różnym sposobem poradzić, nie udało mi się i pani właśnie neurolog powiedziała mi, że to jest prawdopodobnie zmiana charakteru migreny. U mnie od 25 roku życia są migreny, właściwie były migreny. W tej chwili to jest dobra informacja dla tych, którzy cierpią na migreny. Po menopauzie to się naprawdę zmieniło, jest naprawdę o wiele, wiele lepiej. Ale w każdym razie te migreny wyglądały zupełnie inaczej niż to, co działo się wtedy. I neurolog powiedziała mi wtedy, że to tak bywa bardzo często, że w tym okresie przed menopauzą migrena zmienia swój charakter, zmienia jakby swój styl i to prawdopodobnie właśnie będzie taka nowa migrena, nowa odsłona migreny. I to był chyba taki moment, gdzie pomyślałam sobie, no to ja jestem faktycznie chyba w tym takim okresie klimakterium. Też muszę Wam powiedzieć, że to nie chodziło też o to, że jakoś tak się nie zdałam na tym, nie interesowałam, czy w ogóle nie obchodziło mi, co się ze mną dzieje, dlatego, że po pierwsze byłam skupiona na tych wszystkich moich chorobach, na tym chodzeniu do lekarzy, dosłownie naprawdę od jednego do drugiego, bo trzeba było sprawdzić, bo mnie kierowali na różne badania i tak dalej, a po drugie to był też czas dla mnie taki trudny prywatnie, ponieważ no, dwie bardzo bliskie mi osoby, najbliższe mi osoby spośród najbliższych zachorowały, moje dziecko i to trwa do dzisiaj, ma taką chorobę przewlekłą, która też tutaj utrudnia życie, a druga osoba to był mój tato, który no, po prostu zachorował na raka i to było błyskawiczny przebieg, bo przed samymi świętami Bożego Narodzenia dowiedział się, że to jest nowotwór złośliwy w pierwszym stadium, ale o bardzo wysokim stopniu złośliwości i w kwietniu już były przerzuty do dwóch co najmniej części ciała, no i czwarte stadium, a na początku maja zmarł. Także to był taki czas, gdzie ja po prostu nie miałam czasu na zastanowienie się, na refleksję, na ogarnięcie, co się ze mną dzieje, co to jest po prostu. Chodziłam do lekarza, dostawałam tabletki, no i jakoś tam powolutku te swoje choroby ogarniałam, ale i tu myślę, że jest ogromny właśnie problem w podejściu w ogóle do człowieka, nie tylko do kobiety w czasie menopauzy, czy też przed tą menopauzą, ale w ogóle do pacjenta, dlatego że brakowało mi lekarza, który leczy holistycznie, który patrzy na człowieka jako na całość, a ja dostawałam tak naprawdę u każdego lekarza leki, które miały leczyć tą sferę, którą on się zajmował, tak? W takim najtrudniejszym tutaj i najbardziej takim ciężkim momencie mojego życia z różnego rodzaju chorobami, ja brałam 3 tabletki na żołądek. Wszystkie oczywiście były przypisane przez lekarza, ja nic nie brałam poza tym. Jedną tabletkę na serce, jedną tabletkę przypisaną przez ginekologa, to było na leczenie krwotocznych miesiączek, świństwo straszne, kto miał to na pewno wie, kto nie miał to powiem, że nazwa nie jest przesadzona. No i też miałam jeszcze tabletkę przypisaną na te właśnie takie zmiany związane z bólami głowy przez neurologa. Tutaj powiem szczerze, że jak tylko się dało, jak tylko opanowałam ten taki najgorszy ból głowy, to ja ją sobie odstawiłam, tego już nie brałam, ale te wszystkie tabletki ja po prostu brałam, przypisane przez lekarzy. Na skutek tego w moim organizmie zaszły kolejne zmiany. Pierwsza taka sytuacja, która była tutaj trudna, która pokazała mi, że coś jest chyba nie tak i chyba tutaj muszę wziąć sprawę w swoje ręce troszeczkę. To była sytuacja w Sylwestra, gdzie nagle ciśnienie, które było unormowane przez tabletki, ono było najczęściej niskie, takie 100 na 70, jak dobrze szło. Nagle to ciśnienie skoczyło mi na 200 na 150 chyba. Pamiętam, to był Sylwester, dzieciaki poszły na imprezę, jedno na jedno, drugie na drugą, a myśmy czekali na gości i wtedy nagle po prostu ja straciłam jakby widzenie w jednym oku, w drugim też widziałam słabo. Pogotowie przyjechało i tutaj pan doktor powiedział mi już
po ustabilizowaniu tego ciśnienia powiedział mi, że w takiej sytuacji bardzo częstą przyczyną tego są skutki uboczne leków, które się nawarstwiają. I tu właśnie chcę taką maleńką dygresję zrobić. Ja to często, kiedy pokazuję kosmetyki, na przykład różne, to ja Wam mówię o tym, że ja nie chcę nakładać, nie chcę kumulować różnych tutaj substancji, które w kosmetykach są, bo jest oczywiste, że w kosmetykach i naturalnych tak naprawdę, ale też tych takich mniej naturalnych, są środki, które nie są środkami szkodliwymi, no bo gdyby były, to by nie dopuściło je tutaj prawo polskie do użytkowania, ale tak się zawsze obawiam, że jeżeli my ponakładamy na siebie mnóstwo tych kosmetyków, to wtedy może być też reakcja niekorzystna, taka jak ja miałam podczas brania tych leków. No i potem wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, pochodziłam sobie jeszcze raz do moich lekarzy z prośbą, żeby co się dało, to mi pozabierali, poodstawiali, żebyśmy też znaleźli alternatywne sposoby. Ja oczywiście też próbowałam w jakiś sposób tutaj sobie pomagać, na przykład dietą, no bo bez odpowiedniej diety nie dało się przeżyć, jeśli chodzi o mój żołądek, ale tutaj bardziej chciałam się skupić właśnie na takich pozamedycznych sposobach poradzenia sobie z problemami. Na dzień dzisiejszy jest już tak, że ja biorę jeden lek na serce i jego nie mogę odstawić już nigdy i ja biorę jeden lek na żołądek i to jest wszystko. W tym momencie żadnych innych leków nie biorę. Ja w ogóle jestem też bardzo ostrożna i też takich dostępnych tutaj w normalnej sprzedaży, jak nie trzeba, to ja staram się też nie przyjmować. A druga sprawa to jest to, że trafiłam na książkę, która zmieniła całkowicie moje podejście do menopauzy. O tej książce za sekundeczkę Wam powiem, ale tutaj jakby kończąc ten wątek medyczny, chciałam Wam powiedzieć, że ja absolutnie nie żałuję tego, że kontrolowałam swoje zdrowie, ponieważ niestety bywa czasami tak, że na karp klimakterium kładziemy różne inne takie symptomy, które tak naprawdę zwiastują inne, bardziej poważne zaburzenia. Także jeżeli cokolwiek się nam dzieje, a jesteśmy w takim okresie premenopauzalnym, to nie mówmy sobie, a na pewno menopauza nam idzie. Lepiej w razie czego skontrolujmy się jednak u lekarza, żeby wykluczyć coś, co ma podobne symptomy jak menopauza, tym bardziej, że wiecie, że tych symptomów jest bardzo dużo i one są bardzo, bardzo zróżnicowane. Także tyle tutaj tytułem tej takiego medycznego podejścia. A książka, którą chcę Wam polecić, którą podlinkuję Wam tutaj na dole, to jest książka, która prezentuje takie całościowe, holistyczne podejście do tego, co dzieje się z kobietą w czasie przedmenopauzalnym, w czasie menopauzy i po menopauzie. Myślę, że to jest taka pozycja, którą mogę śmiało polecić Wam wszystkim do przeczytania, do przeglądnięcia. Bardzo wiele rzeczy tam jest tłumaczone, bardzo wiele rzeczy jest wyjaśniane. Między innymi znalazłeś tam wszystkie moje, dla mnie wówczas bardzo nietypowe objawy i były one pokazane jako objawy bardzo częste. Bo autorką książki jest dr Priti Agrawal. Nazwisko jest obcobrzmiące, ponieważ ona jest z pochodzenia hinduską, ale ona od bardzo, bardzo wielu lat mieszka, pracuje w Polsce. Jest ginekologiem, tak na marginesie ona prowadziła dwie moje ciąże, także wiecie, że przynajmniej te 26 lat tutaj praktykuję, myślę, że tutaj o wiele więcej. Jest ona doktorem nauk medycznych, także też nie jest ktoś, kto tam skądś przyszedł po prostu i pseudowiedzę pokazuje. Zresztą te korzenie medyczne tutaj ona również ma korzeni, ale też i takie kontakty medyczne, bo jej mąż też jest, był, zmarł w tym roku niestety w marcu. Jej mąż był też profesorem na naszej Akademii Medycznej we Wrocławiu, chirurgiem i chirurgiem onkologicznym był. Także tutaj ta wiedza, którą macie, to jest wiedza książkowa, to jest wiedza prawdziwa, a jednocześnie pokazana tak, że po pierwsze zaczynamy rozumieć wszystko to, co się dzieje, a po drugie zaczynamy odkrywać sens tego wszystkiego, co się dzieje. A jak człowiek wie, że to, co się dzieje, to jest normalne i że to, co się dzieje, ma sens głębszy i to wcale nie jest złego, wręcz przeciwnie, to wtedy łatwiej przejść człowiekowi przez różne takie trudne momenty życia. I też dla mnie ta książka była taką cegłą, którą sobie przeczytałam, która była podstawą właśnie takiego mojego podejścia do tego, co się w tej chwili dzieje w życiu.
W tej chwili ja też uważam, że cały czas, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, powinniśmy na przykład kontrolować swoje zdrowie. Dlatego też namawiałam Was ostatnio w vlogu, ale też namawiałam Was teraz do badań takich profilaktycznych, żeby to jednak wiedzieć, żeby wyłapać w razie czego różne sytuacje, różne tutaj momenty w naszym organizmie, żeby po prostu nie przeoczyć czegoś, bo medycyna ma znaczne osiągnięcia, ale też przy okazji zadbać w różny sposób o siebie. Dla mnie to jest ruch i dla mnie to jest dieta i rzeczywiście dieta w sensie takim, że ja jestem w ogóle na diecie wegetariańskiej, też Wam już mówiłam wcześniej, ale to nie jestem z przekonania, tylko jestem dlatego, że mój żołądek nie trawi mięsa, także raz naprawdę na kilka miesięcy ja czasami mam ochotę i zjadam sobie wtedy plastery, krzynki drobiowe, nic się nie dzieje. Natomiast ja nie mogę do tego wrócić jakby tak na co dzień, ale też nie jestem zwolenniczką takich diet bardzo mocno restrykcyjnych, takich diet bardzo mocno eliminacyjnych, ponieważ wiem, że kiedy jemy różnorodnie i stosujemy dietę dla mnie najlepszą, czyli dietę DASH, tę dietę omówiłam wcześniej w moich tych filmikach takich o odchudzaniu. Jeżeli jeszcze nie znacie tych filmików, to też tutaj Wam w tym miejscu teraz dam przekierowanie i tam rzeczywiście ta dieta według naukowców jest dietą najbardziej zdrową, leczy różne choroby, zapobiega różnym chorobom i ja jestem jej wierna. Właśnie diecie jako stylowi życia, nie diecie jako czemuś, za pomocą czego się odchudzamy. No i ruch, dla mnie ruch to jest życie, to jest sposób na utrzymanie aktywności, dobrego stanu psychicznego, także fizycznego oczywiście. Także tak to było z tą moją okresem klimakterium, z tą moją menopauzą. Jest to do przejścia. Myślę, że właśnie jeżeli zobaczymy sens i zobaczymy, że jest mnóstwo objawów, które tutaj mogą być i że każda z nas może to przechodzić inaczej, nie zaniedbamy wizyt lekarskich, mimo wszystko to jest bardzo ważne, ale też zadbamy o swoje taką dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, to jest to do przejścia, a tak jak już wiele razy mówiłam, życie po menopauzie istnieje. Co więcej, ja sobie nie zdawałam sprawy, że może być tak fajnie. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was na sobotę na haul ubraniowy, czyli wszystkie rzeczy, które kupiłam z myślą o lecie, które mam nadzieję, że kiedyś jednak do nas jeszcze dotrze. Do zobaczenia.